Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku mój komentarz do reakcji MSZ Rzeczypospolitej Polskiej na wyniki wyborów w Gruzji. No Reakcji, dodam, skandalicznej. Polska w żaden sposób nie powinna ingerować w proces wyborczy w innym państwie, a to, że wygrała partia gruzińskie marzenie, która nie jest. Można powiedzieć, wymarzoną formacją polityczną dla kolektywnego Zachodu. Partia, która nie chce otwierania drugiego frontu dla Rosji, która chce. Normalizacji relacji z Rosją. Nie jest partią, która chce sojuszu z Rosją, ale chce po prostu, z po prostu zwyczajnej normalizacji utrzymywania relacji dobrosąsiedzkich z Rosją. To jest wybór Gruzinów i Polsce absolutnie nic do tego, natomiast widzimy, że mamy do czynienia z próbą przygotowywania kolorowej rewolucji i niestety państwo polskie włącza się w taką bardzo niebezpieczną dla Polski narrację. No i kolejny bardzo ważny Ważny, można powiedzieć, wątek. Wypowiedź ambasadora Marka Brzezińskiego z ubiegłego tygodnia, konferencja, która odbyła się w Warszawie, właśnie wypowiedź ambasadora Brzezińskiego w stosunku do tej konferencji, mówiącej o tym, że między innymi Polska ma pomagać ukraińskim weteranom. No to wszystko w kontekście, no właśnie, nawet tych ostrzeżeń kierowanych ze strony rządowych ośrodków eksperckich, że jeżeli do Polski. Przyjadą weterani ukraińscy, zdemobilizowani mężczyźni z sił zbrojnych Ukrainy. To może być dla bezpieczeństwa Polski, Polaków bardzo źle. Mogą się pojawić ogromne zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego. A widzimy, że tutaj Stany Zjednoczone, że hegemon ma zupełnie inną rolę dla Polski niż. Niż właśnie dbanie o to bezpieczeństwo wewnętrzne, tylko przede wszystkim wspieranie dalej Ukrainy i Ukraińców. No i to jest, to jest niestety ten dualizm i to jest ta sprzeczność, która. Pojawia się, jeżeli chodzi o horyzont bezpieczeństwa nas wszystkich. O tym w dzisiejszym odcinku również skomentuję także wypowiedź ministra Radosława Sikorskiego, który stara się, no, starał się w jednym z mediów relatywizować to, co się dzieje obecnie w Palestynie, kompletnie nie, nie widząc bankructwa tej narracji, tej hipokryzji, którą uprawia polski MSZ, który z jednej strony martwi się stanem demokracji w Gruzji, a z drugiej strony kompletnie nie potrafi nazwać po tego, co się dzieje w Palestynie. No i wreszcie na koniec wypowiedź prezydenta Andrzeja Dudy, który z rozbrajającą szczerością przyznał, że no, Polska po prostu jest traktowana bardzo instrumentalnie przez Ukrainę i to mówiąc najdelikatniej jak tylko można. No i pytanie, czy można z tym coś zrobić. Wiemy doskonale, że w przyszłym roku są wybory prezydenckie. Warto wyciągnąć wnioski. W dzisiejszym odcinku na koniec no, krótkie podsumowanie roli prezydenta Andrzeja Dudy właśnie w relacjach polsko-ukraińskich. Tymczasem zachęcam Państwa do subskrypcji mojego kanału, aby być na bieżąco. Zachęcam do kliknięcia tego. Dzwoneczka który przy subskrypcji, który będzie informował Państwa o nowych odcinkach. Wiemy, że YouTube no, obcina zasięgi i to bardzo mocno, zwłaszcza tym kanałom, które nie, nie prowadzą narracji zgodnej z narzucanymi ramami. Zachęcam Państwa do wspierania mojego kanału: zachęcam do komentowania, do lajkowania, do udostępniania linków w mediach społecznościowych, i przechodzimy do pierwszego tematu. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili ogłosiła, że nie uznaje wyników wyborów parlamentarnych w tym państwie, które odbyły się w minioną sobotę. No i cóż. Te wybory z 26 października 2024 roku wygrało gruzińskie marzenie czyli partia, która chce normalizacji relacji z Rosją, która, partia, która rządzi już Gruzją 12 lat, która nie chce eskalowania. Relacji właśnie z Federacją Rosyjską. Wspominałem Państwu w jednym z poprzednich odcinków podcastu geopolitycznego, że Bidzina Iwaniszwili, czyli jeden z najbogatszych Gruzinów, człowiek, który założył właśnie gruzińskie marzenie, wspomniał o tym, że Zachód bardzo mocno naciskał, naciskał na rząd Gruzji w roku 2022, aby ten otworzył tak zwany drugi front, właśnie aby na Kaukazie, Powstał taki drugi front przeciwko Federacji Rosyjskiej, aby z jednej strony armia rosyjska była zaangażowana na Ukrainie, z drugiej strony w Gruzji. Oczywiście rząd gruziński wtedy się na to nie zgodził, doskonale wiedząc, czym się to dla. 4-milionowej Gruzji może skończyć. No i cóż, od tamtego czasu naciski amerykańskie, naciski tak zwanego kolektywnego zachodu wcale nie ustały. Wręcz odwrotnie, widzimy cały czas zaostrzanie się tej sytuacji. Widać, że opozycja jest bardzo mocno podburzana, zarzuca władzom fałszerstwa, mimo że nie ma żadnych dowodów, twardych dowodów na to, że całe wybory były. Że, że po prostu wybory były sfałszowane, oczywiście, nieprawidłowości były i co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast no, proszę mi pokazać, który, każdy, jakikolwiek kraj demokratyczny, w którym nie dochodzi do nieprawidłowości. W przypadku procesu wyborczego, wystarczy spojrzeć na wybory parlamentarne w Polsce, w Polsce ubiegłe i zobaczyć, ile protestów wyborczych było po nich. No i też oczywiście zdarzały się nieprawidłowości. Natomiast to, że doszło do, jakich, do, do podwójnego głosowania czy do jakiejś bójki przed lokalem wyborczym, no to w żaden sposób nie świadczy o tym, że wybory zostały sfałszowane. Tym bardziej, że partia Gruzińskie Marzenie nie ma takiej większości dwóch trzecich w obecnym parlamencie. Gdyby miała powyżej 60%, to tak. Natomiast tutaj jest ponad 50%, i to wcale nie daje takiej, można powiedzieć, władzy absolutnej w Gruzji. Tym bardziej dziwią te zarzuty o sfałszowanie wyborów, które także płyną z MSZ-u przy Alei Szucha w Warszawie. No, to jest coś bardzo niepokojącego, ponieważ. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej wyraziło, jak to się określa w języku dyplomatycznym, głębokie zaniepokojenie przebiegiem głosowania w Gruzji. No, i to oczywiście jest bardzo zła praktyka ingerowania w wewnętrzne sprawy innych państw. Myślę, że nikomu w rządzie w Warszawie nie byłoby przyjemnie, gdyby inne państwa zaczęły podważać proces wyborczy w Polsce. Tego typu ingerencja jest bardzo niebezpiecznym precedencem. Jest oczywiście wykorzystywana przez Stany Zjednoczone, przez kolektywny Zachód do ingerowania wewnętrzne sprawy innych państw. Tutaj, Stany Zjednoczone po 1991 roku. Stały się takim, można powiedzieć, samozwańczym żandarmem światowym, który uzurpuje sobie prawo do ingerowania wewnętrzne sprawy innych państw, no właśnie, pod pretekstem obrony demokracji i praw człowieka. Natomiast jak to wygląda w Stanach Zjednoczonych, no to widzimy, widzimy, jak wygląda to wprowadzanie demokracji i praw człowieka w innych państwach, widzieliśmy to w Iraku, Afganistanie, w Syrii, w Libii, w, na całym obszarze, którym objęta była tak zwana arabska wiosna. Widać, jak to wygląda obecnie w Palestynie, widać to w polityce Izraela, tak mocno wspieranego przez Stany Zjednoczone, jak wygląda w praktyce realizacja praw człowieka i, i demokracji. Oczywiście to jest pewnego rodzaju ironia, ale ona pokazuje absolutną hipokryzję i dwulicowość. Pokazuje, że tego typu narracja no, po prostu jest zarezerwowana dla wielkich mocarstw. Natomiast jeżeli i ona nie ma nic wspólnego ani z moralnością, ani z etyką, ani z prawem moralnym. Jest po prostu osadzona na sile, na twardej, brutalnej często sile. Natomiast jeżeli taką retoryką posługują się państwa średniej wielkości bądź państwa małe, państwa średniej wielkości, takie jak Polska, czy państwa małe, takie jak Litwa, no wychodzi to po prostu bardzo śmiesznie. Wychodzi to śmiesznie. Natomiast jeżeli chodzi o te oficjalne wyniki wyborów, to Gruzińska Centralna Komisja Wyborcza poinformowała, że w, w tych wyborach. Blisko 54% właśnie otrzymało gruzińskie marzenie, natomiast te partie opozycyjne zanotowały słaby wynik, to też trzeba powiedzieć, bo koalicja na rzecz zmian to 11%, jedność nieco ponad 10%, silna Gruzja niecałe 9% i partia dla Gruzji 7,7%. Natomiast też musimy sobie zdawać sprawę z tego, że to eskalowanie napięcia. Na ulicach Tbilisi, to, że pojawili się tam deputowani do Rady Najwyższej Ukrainy, również gdzieś sfilmowani na ulicach Tbilisi, pokazuje jasno, że mamy do czynienia z groźbą wybuchu kolorowej rewolucji. Ja poświęciłem już tutaj cały odcinek podcastu geopolitycznego w ramach projektu Akademia Geopolityki. Aby Państwu przedstawić ideę kolorowych rewolucji, jak one są wprowadzane, jaka jest mechanika, jaka jest anatomia kolorowych rewolucji, jeszcze raz serdecznie odsyłam do tego, będziecie Państwo mieli w rogu tego filmu właśnie link do, do tego, tego materiału edukacyjnego. Polecam ten wykład. Warto przyjrzeć się modus operandi, czyli sposobu, sposobowi działania tych wszystkich, można powiedzieć, sterowników. Polityki międzynarodowej, tych wszystkich kierowników polityki międzynarodowej, tych, którzy sobie uzurpują takie prawo do ingerowania wewnętrzne sprawy innych państw przy użyciu właśnie Takiego narzędzia, jakim są kolorowe rewolucje, różnego rodzaju tak zwani aktywiści, którzy nagle się pojawiają, są przeszkoleni w walkach ulicznych, są przeszkoleni w propagandzie, w działalności w internecie, w działalności informacyjnej. To pokazuje jasno, jak bardzo jest to groźne zjawisko. Zresztą Ukraina bardzo do, dobrze to poznała, ten mechanizm. 2000, rok 2004 pokazał, jak, jak można ingerować w te wewnętrzne sprawy innych państw? Zresztą Wiktoria Nuland sama przyznała, że Stany Zjednoczone były bardzo hojne, jeśli chodzi o finansowanie różnego rodzaju działań mających na celu no, jak to ujęła propagowania demokracji. Natomiast no, to propagowanie demokracji skończyło się dla Ukrainy tragicznie. To zresztą widać po historii tego państwa, od nie, nawet nie 2014 roku, czyli od początku wojny na Ukrainie, ale od 2004 roku, czyli od początku tak zwanej pomarańczowej rewolucji. Natomiast to, co możemy przeczytać w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, jest o tyle, jest o tyle niepokojące, dlatego, że tutaj MSZ ujmuje się za panią prezydentę Zurabiszwili, za gruzińską opozycją, zupełnie niesłusznie. Tym bardziej, że pani prezydent Zurabiszwili nie przedstawiła żadnych twardych dowodów na to, że wybory były po prostu sfałszowane. MSZ Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi niestety w buty propagandystów, wchodzi w buty no, przyłączając się do tych właśnie niebezpiecznych trendów, jakim jest no, propagowanie kolorowych rewolucji. Pamiętamy, że były takie i są cały czas w Polsce fundacje, które. Też groziły zorganizowaniem Majdanów w Warszawie, w razie gdyby nie zostały spełnione jakieś tam ich żądania, czy ich nie była ich podzielona ich wizja świata. I to jest niezwykle niebezpieczne, bo to jest, bo to jest precedens, kolejny już precedens w polityce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. Tym Polska absolutnie nie ma takich kompetencji do tego, aby, w, ani żadnej siły, zdolności do projekcji siły, aby ingerować w sprawy innych państw. No, Przede wszystkim Polska nie ma celów, aby ingerować w wewnętrzne sprawy innych państw, tak jak Polska nie. Powinna pozwalać na ingerowanie właśnie tutaj w te wewnętrzne sprawy innych państw. Natomiast to, co się dzieje i to, co Możemy przeczytać na stronie MSZ-u, że Polska będzie nadal wspierać gruzińską demokrację i wolną wolę narodu gruzińskiego. To no jest taką swoistą nowomową. No, Polska powinna uszanować demokratyczny wybór y, społeczeństwa gruzińskiego. Polska nie posiada żadnych twardych dowodów na sfałs sfałszowanie tych, y, tych wyborów. Widać, że tutaj Polska gra w tym, y, y, tym atlantyckim chórze i to właśnie jako taki. Dość nieudolny gracz, widać to po wypowiedziach zresztą ministra Radosława Sikorskiego, ta jego ostatnia wypowiedź, ten wywiad, którego udzielił dla, dla radia Z, no pokazał, że no jest tutaj są stosowane podwójne standardy. Jeżeli pani redaktor pyta Radosława Sikorskiego. Jak to jest, że świat potępia działania Rosji na Ukrainie, działania zbrojne, a z drugiej strony absolutnie milczy na temat tego, co się dzieje w Palestynie? No i tutaj Radosław Sikorski zaczyna bronić, zaczyna IDF, zaczyna mówić, że to nie jest zorganizowane, że to nie jest taki cel, jeżeli chodzi o eksterminację prawda, narodu i tak dalej, no widać, że są absolutnie podwójne standardy, klucz jest oczywisty, jeżeli chodzi o te podwójne standardy i to jest niestety bardzo szkodliwe dla społeczeństwa w Polsce, dlatego, że to Tworzy fałszywą moralność, tworzy takie fałszywe poczucie wyższości moralnej, czy to nad Rosjanami, czy nad Chińczykami, czy nad jeszcze innymi narodami, z, z, przedstawiając właśnie Stany Zjednoczone, Izrael, Polskę jako kraje rzekomo stojące wyżej na tej drabinie moralności, co jest oczywistym absurdem. Ponieważ Stany Zjednoczone prowadzą politykę niezwykle krwawą, i to amerykańskie uniwersytety przyznają, wielokrotnie przeze mnie cytowany Brown University prowadził swój program Cost of War, gdzie wykazał, że po 2001 roku w wyniku amerykańskich agresji, interwencji zbrojnych, jakby tego nie nazywać, inwazji, zginęło ponad 900 tysięcy ludzi to Wystarczy spojrzeć na to, jak wyglądała Libia przed arabską, przed tak zwaną arabską wiosną i jak wygląda dzisiaj. Wystarczy spojrzeć, jak wyglądała Syria przed wojną domową i jak wygląda, wygląda dzisiaj. A skutkami tego jest także potężna mi, fala, potężne fale migracyjne w Europie i te wszystkie obrazki, które znamy z Paryża, z Berlina, ze Sztokholmu, problemy z imigrantami i tak dalej. Więc to jest absolutnie fałszywa droga. Fałszywa droga, którą prowadzi dzisiaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Granicznych, nie mając ani siły, ani żadnego potencjału geopolitycznego, natomiast angażując się w kompletnie nieswoje sprawy, angażując się kompletnie w nieswoje konflikty, Polska powinna się trzymać jak najdalej od jakichkolwiek prób przeprowadzania kolorowych rewolucji, ponieważ doskonale wiemy, że państwo polskie jest mało odporne na zagrożenia wewnętrzne. Widać to zresztą po skutkach niekontrolowanej imigracji nie tylko z Ukrainy, ale w ogóle. Z obszaru Azji i Afryki, i dlatego absolutnie to jest, to jest fałszywa droga. Polska powinna chronić się przed nielegalną imigracją. Polska powinna przeprowadzić program no, deportacji tych nielegalnych imigrantów, którzy masowo przybyli do Polski w ostatnich latach. No i wreszcie Polska nie powinna wchodzić w buty żadnego takiego, powiedziałbym, konkwistadora demokracji, ponieważ to się może skończyć zwyczajnie po prostu bardzo źle. To wspieranie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej i gruzińskiej opozycji, ingerowanie w wewnętrzne sprawy Gruzji, to nie jedyne działania wbrew faktom, wbrew logice, wbrew polityce realnej i wbrew interesowi, w moim głębokim przekonaniu, państwa polskiego. No, są niestety jeszcze większe problemy. I to, pro, i to problemy, które niestety będą, będą narastać i wszystko na to wskazuje. A mam na myśli to, co się wydarzyło w ubiegłym tygodniu w Warszawie, połączone z wypowiedzią ambasadora Stanów Zjednoczonych, pana Marka Brzezińskiego. 24 października pan ambasador Brzeziński napisał, to jest cytat, że Stany Zjednoczone, Polska i Ukraina połączyły siły, aby pomóc ukraińskim weteranom. Wojennym w reintegracji do życia cywilnego. Koniec cytatu. No cóż, pytanie: kto podjął takie decyzje, aby Polska włączyła się w pomaganie ukraińskim weteranom, zwłaszcza w tej sytuacji, kiedy tak mocno rozwija się kult zbrodniarzy i ludobójców. Yy, yy. Ukraińskich i to także w siłach zbrojnych Ukraina, może nawet przede wszystkim w siłach zbrojnych Ukrainy widzimy ten kult zbrodniczej, ludobójczej, terrorystycznej organizacji, która się nazywała UPA, czyli Ukraińska Powstańcza Armia, i również terrorystycznej, zbrodniczej organizacji, jak OUN, czyli Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów. Widzimy kult zbrodniarzy ludobójców, jak Bandera Szuchewicz, ludzi odpowiedzialnych za ludobójstwo, ukraińskie ludobójstwo na narodzie polskim. Tutaj władze w Warszawie są absolutnie bezsilne. Co więcej, cały czas bezwarunkowo i bezmyślnie wspierają Ukrainę. Polska nie ma z tego absolutnie nic. Polska ma z tego coraz większe roszczenia, żądania ukraińskie, coraz większe, takie powiedziałbym, akty niewdzięczności ze strony ukraińskiej. No ale oczywiście nie ma się co dziwić, jeżeli ktoś daje wszystko za darmo, to trudno, aby był szanowany. Tak jest również w przypadku Państw, stosunków międzynarodowych. Natomiast tutaj minister, tutaj ambasador Brzeziński mówi o tym, że Ministerstwo Polityki Społecznej Ukrainy szacuje, że okaleczonych Ukraińców, inwalidów wojennych jest ponad 300 tysięcy. Jest ponad 300 tysięcy, i trzeba im zapewnić wsparcie, opiekę i szacunek, jak to Brzeziński określił. I że jest to, cytat, to jest cytat. Naszym obowiązkiem, co to znaczy naszym obowiązkiem? Polska nie ma żadnego obowiązku wspierania, dotowania i roztaczania opieki zdrowotnej nad weteranami ukraińskich sił zbrojnych. Ukraina nie jest sojusznikiem państwa polskiego, Ukraina nie jest członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, Ukraina w ciągu ostatnich lat, a nawet powiedziałbym ostatnich dekad, pokazała tak wiele buty, arogancji, tak wiele. Agresywnych działań w stosunku do państwa polskiego, że Polska absolutnie nie powinna w żaden sposób pomagać temu państwu. Jest, stoję twardo na tym stanowisku od samego początku tej wojny, od 2014 roku. A od 2022 to też oczywiste, mimo tej całej zmasowanej propagandy i tej całej narracji. Która próbuje narzucić wszystkim Polakom jedną wizję świata i, i takie czarno-białe widzenie, że jedni są dobrzy i drudzy są źli, no, tak nie jest. I od samego początku pokazuje Państwu, że rzeczywistość jest znacznie bardziej złożona. Natomiast to jest niezwykle niebezpieczna zapowiedź. Zwłaszcza to, że ambasador Brzeziński komentował ważne wydarzenie, które odbyło się w ubiegłym tygodniu w Warszawie, a mianowicie dwudniowa konferencja o nazwie Forum Reintegracji Weteranów. Konferencja właśnie poświęcona no, tak zwanym ukraińskim weteranom, która została wsparta uwaga przez. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polski Fundusz Solidarności, no i oczywiście przez Biuro Spraw Handlowych i Biznesowych, przez specjalnego reprezentanta, panią Sarę Morgentau, która no, reprezentuje te interesy Amerykańskiego Departamentu Departamentu Stanu. Mamy do czynienia, krótko mówiąc, z włączeniem się oficjalnych czynników rządowych w Warszawie w, w proces pomagania weteranom ukraińskim. A przypomnę tylko, że rządowy ośrodek ekspercki, taki jak Polski Instytut Spraw Międzynarodowych w Warszawie, dotowany z naszych podatków. Napisał w biuletynie swoim, w biuletynie pism numer 99, łamane przez 2024, że wielkim zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego będzie taki, byłby taki scenariusz, jeżeli zdemobilizowani mężczyźni z Ukrainy przyjechaliby do Polski. Czyli krótko mówiąc, sytuacja, gdzie tak zwani weterani ukraińskich sił zbrojnych czy innych formacji mundurowych przyjeżdżają do Polski, do swoich żon, do swoich partnerek, do swoich dzieci. Zdaniem rządowego ośrodka eksperckiego, o czym mówiłem w jednym z poprzednich odcinków podcastu geopolitycznego, byłoby zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa polskiego, ponieważ generowałoby to różnego rodzaju napięcia społeczne, przestępczość zorganizowaną, przestępczość transgraniczną, no różnego rodzaju sceny, których nie chcemy powtarzać, które znamy z historii z lat 90., yy, prawda, z historii o gangu Pruszkowskim, Wołomińskim i tak dalej, no tylko na większą skalę. I to, to, są, to są realne dzisiaj zagrożenia. To, że w tego typu działania angażuje się polski MSZ, jest niebywałym wręcz skandalem. Polska poniosła ogromne koszty bezwarunkowego i bezmyślnego wspierania Ukrainy. Polska z tego nie ma absolutnie nic. Prezydent Andrzej Duda mówił o ponad 3% PKB, które Polska poświęciła na pomoc Ukrainie. Zdaniem inst Niemieckiego Instytutu Kiloni. Jest to, jest to zdecydowanie więcej, bo jest to blisko 5% PKB. No i tutaj nie ma się sensu teraz licytować, czy jest to 100 miliardów, czy jest to 300 miliardów. No, jest to ogromny wysiłek państwa polskiego warto w tym momencie oczywiście nie jesteśmy w stanie tego oszacować natomiast w perspektywie niewątpliwie powinna powstać sejmowa komisja śledcza do spraw wyjaśnienia na jakiej podstawie prawnej została udzielona pomoc wojskowa i pomoc finansowa Ukrainie na jakiej podstawie prawnej Orlen przekazywał nieodpłatnie paliwo dla Ukrainy na jakiej podstawie była świadczona opieka zdrowotna dla Ukraińców, także członków ukraińskich służb mundurowych na terenie państwa polskiego, na jakiej podstawie prawnej przekazywany był sprzęt wojskowy, bo przypomnę tylko, że umowa z grudnia 2016 roku, umowa międzyrządowa między Polską a Ukrainą, jest umową nieważną z punktu widzenia prawa, z punktu widzenia konstytucji, ona nigdy nie została zaaprobowana, ratyfikowana przez parlament, a tego wymaga konstytucja w przypadku ustaw dotyczących obronności państwa polskiego. Podobnie zresztą nielegalna jest ta umowa z lipca bieżącego roku podpisana przez Tuska i Zełęskiego. Ona również nie została ratyfikowana przez parlament. Już pomijam fakt, że zełęskiemu kadencja prezydencka skończyła się 20 maja, więc w świetle konstytucji ukraińskiej nie jest prezydentem Ukrainy i mówią o tym także ukraińscy prawnicy, wielu ukraińskich prawników. Też warto. Mieć to na uwadze, taki spór konstytucyjny na pewno nie służy komfortowi podpisywania jakichkolwiek dokumentów. Ta umowa była po prostu nielegalna. Obie umowy z Ukrainą, te upublicznione, bo nie znamy e e ewentualnych tajnych umów. Czy były takie umowy? No, trudno nam powiedzieć, ale no patrząc na to, co się dzieje w ostatnich latach, jak łamana jest konstytucja, bez względu na to, czy rządzi jedna formacja, czy druga formacja polityczna, no, widzimy, że konstytucja jest łamana, nie przestrzegana jest ani wolność słowa, ani, y, ani także y, prawo do informacji publicznej. Zresztą ta us ustawa, y, ta, ta umowa z 2016 roku przez bodaj dwa lata w ogóle, była nieupubliczniona. Społeczeństwo kompletnie nie wiedziało o czymś takim, że jest umowa na mocy na, gdzie na mocy artykułu 12 tej umowy Polska może przekazywać nieodpłatnie sprzęt Ukrainie. To jest oczywiście nielegalny zapis. Natomiast widać, że mamy tutaj do czynienia z przygotowywaniem gruntu pod to, aby zdemobilizowani mężczyźni ukraińcy, ukraińscy mogli przyjechać do Polski. No tak, tak, z tego to wynika. Widać, że ta. Rozmawiano na ten temat, w, jak, w jaki sposób wspomagać i reintegrować y, tych y, weteranów ukraińskich, i tak dalej. Nikt nie mówi o tym, że należy doprowadzić do penalizacji banderyzmu, że należy doprowadzić do, y, z, do zniszczenia pomników bandery, Szuchewicza, ludobójców. Nikt nie mówi o potrzebie ekshumacji y, ofiar ukraińskiego ludobójstwa na narodzie polskim, nikt nie mówi o potencjalnych zagrożeniach dla bezpieczeństwa państwa polskiego i, i o tych realnych zagrożeniach, bo proszę zobaczyć, MSZ. Rzeczypospolitej Polskiej, tak bardzo martwi się o demokrację w Gruzji, ale już mniej martwi się o bezpieczeństwo obywateli państwa polskiego, którzy są napadani przez członków mniejszości gruzińskiej w Polsce. No przecież gruzińskie gangi są w Polsce, gruzińska przestępczość jest w Polsce i jakoś to nie przeszkadza rządzącym, przeszkadza, przeszkadza właśnie to, że nie wygrała partia takiej, jakiej życzył sobie Zachód w Gruzji. No i to jest niestety tragizm polityki polskiej, że Polska jest po raz kolejny instrumentem w grze że Mocac nie jest podmiotem, a jest przedmiotem, jest wykorzystywana absolutnie instrumentalnie. To jest niestety potężny problem. Widać, że Ukraina się wyludnia, są różne dane na ten temat. Natomiast, natomiast to, co się te informacje, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, nawet wskazują, że ta ludność Ukrainy mogła spaść poniżej 30 milionów. Mówi się o 29, może nawet 28 milionach obywateli Ukrainy. A przypomnę tylko, że w roku 91, 92 na terenie Ukrainy było 51, 52 miliony obywateli. Obywateli. No to pokazuje, że mamy do czynienia z państwem, które jest już niewydolne, niewydolne w sensie demograficznym, finansowym, bez kroplówki z Zachodu, to państwo pewnie byłoby całkowicie dysfunkcyjne państwem upadłym i niestety Polska przez swoją bezmyślną politykę, absolutnie nierealistyczną, doprowadziła do tego, że większy, większa część ciężaru tej pomocy dalej spadnie na barki Polski i Polaków. I to jest niestety, tak jak powiedziałem, tragizm polityki polskiej. A jednym ze z najważniejszych współodpowiedzialnych za te sytuacje jest prezydent Andrzej Duda. To już wiemy zresztą także z takich publikacji jak Polska na Wojnie, redaktora Zbigniewa Parafianowicza, że był to polityk, który zachłysnął się wręcz tak, takimi emocjami, jeżeli chodzi o to wspieranie Ukrainy. Polityk antyrealistyczny, antyrealistyczny, żyjący w, moim, w mojej ocenie, w mojej opinii jakimiś fantasmagoriami, żyjący jakąś, jakąś wizją romantyczną, kompletnie oderwany od rzeczywistości. Niestety dzisiaj. Ten ostatni wywiad, którego udzielił redaktor, prezydent Andrzej Duda, redaktorowi Bogdanowi Rymanowskiemu dla Radia Z, pokazuje, jak bardzo naiwnym politykiem mamy do czynienia, jak bardzo, naiwnym, jak bardzo naiwny polityk dzisiaj jest głową państwa polskiego. No, proszę tylko spojrzeć, proszę tylko spojrzeć na ten fragment wywiadu którego właśnie prezydent Duda udzielił redaktorowi Rymanowskiemu. Dziennikarz Radia Z zapytał prezydenta Dudę, jak to jest, że Kijów po otrzymaniu od Polski wszystkiego, co mógł otrzymać, przestał liczyć się całkowicie z Polską. I prezydent Duda z taką pełną szczerością powiedział, cytat, w jakimś sensie może tak to wyglądać. Daliśmy to, co mogliśmy dać i to daliśmy szybko, kiedy było potrzebne i to nasza Wielka chluba. Tylko od tego czasu minęły już dwa lata. Muszę z przykrością powiedzieć, Life is brutal. Koniec cytatu. No cóż, życie rzeczywiście jest brutalne. Życie osądzi, historia bardzo szybko, moim zdaniem, osądzi naiwność, taką arefleksyjność, żeby użyć tutaj pewnego eufemizmu, również prezydenta Rzeczypospolitej w stosunku do Ukrainy. No tylko że. To jest więcej niż zbrodnia, to jest błąd. To jest błąd geopolityczny, który Polskę może niestety bardzo, ale to bardzo drogo kosztować. Nas wszystkich, bo no pewnie będzie tak jak zwykle, że rząd wyżywi się, a rząd się wyżywi, a yy, koszty główne przerzuci po prostu na obywateli. Yy, tu się niewiele zmienia. Od, nie, Nieważny jest ustrój, nieważny jest system polityczny, wiemy doskonale, że władza się zawsze wyżywi, natomiast zwykli obywatele zostaną z tymi potężnymi problemami. I nie ma żadnego tutaj sensu to powtarzanie, że prezydent Duda bardzo ch chciałby, że zależy mu na dobrych relacjach z Ukrainą, chciałby, aby Ukraina była partnerem i tak dalej, no ale tu absolutnie przebija taka powiedziałbym, dziecięca naiwność, taka młodzieńcza naiwność, takie romantyczne widzenie świata, a nie twarde stąpanie po ziemi i patrzenie na stosunki międzynarodowe przez pryzmat relacji transakcyjnych. Nie ma się co dziwić, że Ukraińcy, co zresztą wyszło w tej książce Polska na wojnie, o której mówiłem, nazywają Polaków, czy polskich decydentów, polskich polityków Łochami, czyli frajerami, no bo to jest rzeczywiście polityka frajerska. Tu Taki kolokwializm, no ale tak, tak to wygląda. Tak to po prostu wygląda. I to, że dzisiaj Andrzej, prezydent Andrzej Duda wychodzi i tłumaczy się, że Polska nie jest w stanie już więcej przekazać takich ilości uzbrojenia, które przekazywała, czy których Ukraina potrzebuje, no to jest jasne, że Ukraińcy, ukraiński establishment, ukraińscy oligarchowie wykorzystają to przeciwko Polsce i Polakom. Powiedzą, że Polska nie chciała pomóc, że to przez Właśnie te, ta opieszałość czy niechęć Polaków, Ukraina ma, ma problemy. No niestety, w każdej wojnie, która kończy się klęską, a niewątpliwie wojna na Ukrainie, skończy się największą klęską dla samych Ukraińców, którzy już stracili ponad 20% terytorium. I żadna propaganda tego nie zmieni. Zresztą są w mediach społecznościowych wywiady z ukraińskimi oficerami, także w randze generała, którzy wprost mówią, że nie ma nie ma uzupełnień, nie ma uzbrojenia, sytuacja jest absolutnie tragiczna. W dodatku doszło do jakiejś dziwnej operacji, jakiegoś rajdu na kursk, który jest kompletnie niezrozumiały w sensie operacyjnym, ponieważ rzucono tam doborowe brygady, doborowe oddziały sił zbrojnych Ukrainy, natomiast nie ma ich chociażby jeżeli chodzi o odwody, prawda. Na wschodzie Ukrainy, i to jest dzisiaj oczywiście akcja PR-owa. Co do tego nie mam od samego początku żadnych wątpliwości, że rajd na Kursk był wyłącznie operacją PR-ową, mającą na celu wyciągnięcie jeszcze więcej pieniędzy z zachodu. To się nie sprawdziło. Natomiast dzisiaj Ukraina jest w absolutnie tragicznej sytuacji. No i Polska y, oczywiście jest także pozycjonowana jako kozioł ofiarny jest pozycjonowana tak przez otoczenie prezydenta Załęckiego, przez oligarchów ukraińskich, przez nacjonalistów ukraińskich. Niestety może tak się stać. Ja mówię od samego początku o tym, że Polska będzie, y, że tak powiem, spozycjonowana w roli kozła ofiarnego. Polska będzie oskarżona o współudział w przyczynieniu się do klęski Ukrainy. I to jest niestety potężny problem, bo on wyzwoli różnego rodzaju napięcia społeczne, także napięcia międzypaństwowe. I cóż, jak to bywa w polityce, ci, którzy byli traktowani jako, jako wielcy przyjaciele, mogą stać się nagle śmiertelnymi wrogami.